Hej! Cześć i czołem! Jak widzieliście po zdjęciu, pierwszą rzeczą kupioną w Osho, której już prawie nie ma, jest taka... To jest taki torcik wedlowski. To jest taki wafel w czekoladzie. Słuchajcie, to jest tak pyszne. I powiem wam, to jest ten wafel, skąd się wziął. A mianowicie, to jest przygoda z wojska, którą miałem kiedyś, jak byłem w izbie żołnierskiej z takim kumplem, który dostawał od mamy tam, wiadomo, nie? Takie rzeczy. No, a historia jest taka bardziej osobista, więc no tak skończę... To znasz, tak? No, skończę więc na tym, nie, bo wiecie, nie chcę... Powiem wam, może że teraz jeśli coś słodkiego będziemy kupować w Osho, to... Nie wiem, chyba tego nigdy nie jadłam, może raz to jadłam, raz to mieliśmy, może dwa razy, ale ja tego jakoś nigdy nie ruszałam, zawsze Artur to zjadał. Ale miałeś to tylko zaledwie kilka razy mieliśmy. A to jest takie pyszne, że zaraz jak haul skończymy, to zjem, bo nie mogę się powstrzymać. A być może pozwolę sobie jeszcze troszeczkę za was zapytać, kochani. Piotr Kuftyn-Bunalski, Jacek Kaczmarek w wojsku, my byliśmy razem, pamiętasz? Odezwij się, jeśli gdzieś tam jesteś. Właśnie, odezwij ustka, się. Ustka, kochany. Ustka, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Pamiętaj, i może tam gdzieś tam jesteś, Jaca. No. Także. A w ogóle zobacz jak tutaj pada, mamy światło włączone, ale słuchajcie, tak słońce świeci na mnie tutaj z okna z salonu, że no widzicie, tak jest poświata, ale to się zmieni, to się mam nadzieję. A jeszcze zmieni. Dodatkowo od razu, bo tak zawsze wam mówimy, co po drodze, to ja po drodze kilka deserków, kilka batonów, spróbowałem tego, a myszka... A ja po drodze, słuchajcie, pierwszy raz w życiu w ogóle się skusiłam na zbożowe ciastka, pierwszy raz. Były różne różniste. Wzięłam słoneczne, bez substancji konserwujących, bez tłuszczów utwardzanych. No i tam są nasiona słonecznika i orzeszki arachidowe. Wiadomo, są też dużo, to jest tak naprawdę, jest i tłuszcz palmowy i wszystko, i cukier są, jest syrop glukozowy, jest... Także no dużo rzeczy też jest niefajnych, ale... Ogólnie rzecz biorąc, bardzo pyszne są takie kruche te ciastka, ja wam pokażę jak one wyglądają, tak? Ale one nie są słodkie, one są po prostu delikatnie słodkie. W ogóle nie ma co porównywać do tej wedlowskiej tutaj czekoladki, czyli wafelka. Ale no fajnie sobie pochrupałam trochę w sklepie i trochę w samochodzie. Fajna rzecz, tak jakby jak ktoś czegoś komuś brakuje do pochrupania, to fajna rzecz. No. No. Poczekajcie, bo jeszcze myszko ja powiem. A jeszcze powiem wam tak z historii, co jechaliśmy, bo zawsze tam wam mówimy. To jechał pan zaraz za autem dostawczym, bezpośrednio można nawet powiedzieć na zderzaku mu motorem. I wyobraźcie sobie, gdyby tylko to auto zahamowało, to on by normalnie na przednim siedzeniu tam około tego kierowcy wylądował. Albo mu przez szybę przednią wyleciał. Z drugiej strony, nie do wiary. No trochę nieświadomie chyba. No, wydaliśmy dzisiaj... 470 zł. Prawie 500 zł. A mam w tym, w innych spodniach mam rachunek, prawie tak 500 zł. A to już we vlogu mówiłam. Ja jestem ostrzyżony, widzicie. Artur pani był dzisiaj rano u fryzjera. Pani mnie pięknie ostrzygła. Dobra, ale teraz lecimy z holem, bo mamy dwie siaty. No. I pierwsza rzecz, chcę szybko mięsko pokazać, żeby Artur mógł do lodówki włożyć. Bo tak. A ja mam to włożyć do lodówki? Czy tutaj na szafkę? To akurat na szafkę, ale inne mięska do lodówki. No. Słuchajcie, bo będę zaraz przyrządzała, porcjowała kotom. I kupiłam tak. Zaraz wam powiem. Kupiłam w tym... tutaj są serduszka. Aha. Bo jeszcze jedno gdzieś będzie... Aha, tutaj jest wątróbka. Kupiłam 3 opakowania wątróbki drobiowej. O, 4! 4 opakowania wątróbki, tak? Proszę. Dobra, to są serduszka. Dobra, więc tak. 4 razy wątróbka drobiowa, 4 takie opakowania. Tutaj jest jakieś 2 kilo, 2,5 kila. 2,5 kilo, bo to po prostu spojrzałam na ilość gram. Więc słuchajcie, dzisiaj zrobiłam taką dużą, takie duże zakupy, jeśli chodzi o kotów, bo kupiłam o koty. Dzisiaj coś nie mogę się wysłowić, bo kupiłam naprawdę sporo mięsa, będę porcjowała, będę gotowała i też na surowo, bo Rudy woli surowe, Czarny woli
Czarny woli gotowane. I serca z kurczaka, tu mam dwa opakowania, tutaj jest albo trzy, mi się wydaje. Teraz nie wiem. Może na razie się dwa. Nawyruszyło. Tak, wydaje mi się, że 1,5 kg razem było, ale dobra. A żołądki z serca, słuchajcie, żołądki z serca kupiłam w tym garmażeryjnym, bo nie było takich porcjowanych, a to zawsze wiecie lepiej, bo tak to później się gorzej z woreczków wykłada. No i to jest takie mniej wygodne i czasami tutaj sok poleci do siatki, więc wolałam kupić w tamtym opakowaniu. A to po prostu żołądki, to też dla kotów, słuchajcie, tutaj jest 1,2 kg. Żołądki od kurczaka, a dla nas kupiłam takie filety, tak, filety z uda kurczaka, nie, nie, to też tutaj. Filety z uda kurczaka, te, które Wam już nieraz pokazywałam, bardzo lubię te filety, nawet kupiłam, słuchajcie, zamiast piersi, bo to też jest super, jak się je tak udusi, to są takie mięciutkie, no i smaczniejsze niż pierś, więc stwierdziłam, że wybieram to. I jeszcze, słuchajcie, kupiłam też dla sterylizowanych taką karmę suchą, żeby też koty miały, tak wiecie, czasami tak, czasami jest tak, że jeden posiłek dziennie to im dam taką suchą karmę, bo tak dla odmiany, nie? Tak. A ty co już tam próbujesz? Może ja odpiętam. Artur ostatnio jakoś, jak byliśmy w knajpie tej wietnamskiej, zasmakowało mu, ten napój mu zasmakował, więc aloe vera, więc kupił taką dużą butlę, ja powiem Wam szczerze, nie wiem jak to smakuje. Niedobre bardzo. Ale słodkie. Bardzo niedobre, myszko. Dobre. Bardzo dobre. Fajne takie gluty. Ja mam wrażenie, że to jest normalnie tak przecierane, wiecie. Co? Tak? No. Nie, to są jakieś gluty. Ja ci to, ja ci przeczytam, kochanie, bo ty nie wiesz. No, właśnie przeczytaj, jeszcze. Bo tam sam cukier coś czuje, że jest. Naturalnymi cząstkami aloesu 12%, cukier trzcinowy, regulator kwasowości, mleczan wapnia, cytrynian sodu, aromat przeciwutleniacz, kwas askorbinowy. A cukier? Stabilizator, guma. Cukier trzcinowy, tak? Cukier trzcinowy. Witamina E, witamina K, witamina C. Witamina, no. Nie, powiem Wam, bardzo dobre, chociaż 12 cm. Ale słodkie, po tym się jeszcze bardziej chcę pić. Ale dobre. No to popatrz, a to ma ale takie grudki, pokażę Wam. No to taki glut jest. Fajne to jest, mi się to bardzo podoba. Fajne. A jak dziewczyny pokazują? Tak. Wiesz. No, to fakt, dziewczyny tak pokazują. No dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Ręcznik kuchenny, bo już całkowicie wczoraj mi się skończył, po prostu... Nie mam ani jednego listka, więc kupiłam, w sumie mogłam dwa kupić, ale teraz już na tyle często jeździmy, że nie muszę jakoś tak ten specjalnie na zapas robić. Gdzieś tu mucha mi lata i mnie denerwuje. I tak, serek bieluch, o, coś tu wykapło, ale to chyba nie, to coś innego. Serek bieluch, taki zielony. A tak naprawdę on jest ze szczypiorkiem, dlatego zielony. Aha, jakiś smaki beskidów, pszczyna, krem fromage z cebulą. Nigdy nie mieliśmy. Myślisz, że to będzie dobre? Tak, ja to lubię. Kocham to. Lubisz? Domowy smażony z kminkiem. A ty nie lubisz smażonego z kminkiem? Dlaczego? Nie wiem, może zapomniałem, może lubisz. Zapomniałeś, że nie lubisz? Nieźle. Z kminkiem smażony. No to teraz dawaj, go spróbujemy. No, ale wiesz, że nie lubisz go. Ale mogę lubić teraz, w tej chwili. Aha. No dobra. Aha, jeszcze jeden bieluch ze szczypiorkiem. No. Jakoś ci wcześniej nie smakował. A ja wiem. Jest okej? No. No to jutro na śniadanie zjesz. Nie, zdarzy się. Jeszcze jeden bieluch ze szczypiorkiem. No i słuchajcie, serki wiejskie. Serki wiejskie, dzisiaj mlekowita. Raz, dwa, trzy. Chyba jeszcze gdzieś jest jeden, ale na razie tak, nie ma. Bo coś ilościowo mi się nie zgadza.
Ser pleśniowy, turkusowy. Lazur? Drugi lazur? Powiem wam, przetrzebione było ostro dzisiaj. Nie wiem, co się znowu... Jeżdżę, co tam... Prezydent. A to jeszcze mamy z Lidla takie. Prezydent Camembert. Kiełbasa kaszubska na ruszt. Pan Nowak. Pana Nowaka to my znamy, po imieniu. Pana Nowaka to my znamy. I co? Pana Nowaka to my znamy i pozdrawiamy. Kukurydza. Słodka. Jogurt naturalny bieluch też. Tak się trafił, tak mi wpadł w ręce bieluch. Ser. Taki w kostce. I słuchajcie, kupiłam ileś tam kostek twarogu, ser twarogowy chudy i półtłusty. Chudego mam dwie kostki i półtłustego też, ale na razie nie widzę, więc na razie wam pokazuję tak. O, proszę bardzo. Pozwolę sobie pokazać wam, jak to wygląda. Taka jest konsystencja. I jeszcze jeden ser bieluch mi się pojawił. Bo tam ładnie układasz w lodówce. Tak, kochanie. Prosto, równo. Równie nie tak, że wszystko tak wrzucasz. Nie, kochanie, proszę, no, zobacz. Żebyś mi się tam ładnie postarał. Tak, kochanie, staram się. No. Na sam koniec to wszystko super. Mozzarella. Cot. Zotarella się nazywa. Podasz, od Zosi. Od Zosi. Light jeszcze w dodatku. Och, ten Artur to chyba chce nas ostro... To jest light? Light. O cholera, tego nie widziałem. No widzisz. Tego light. Co? Paluszki o smaku krabowym. Właśnie chciałem spróbować, bo nie... Ale nie takich nigdy nie mieliśmy. Nie. Mieliśmy nie, właśnie... inne, takie mrożone mieliśmy, nie? Nie wiem właśnie, ja... Takich nie mieliśmy, no właśnie na pewno. Nie wiem, bo... To do lodówki musisz. Bo coś... Tak. Coś zapomniałem. I... Słuchajcie, świeże... Popatrz, popatrzcie, tak to wygląda. A mam jeszcze drugie takie paluszki i teraz widzicie, no. No to zaraz będą. I Artur jeszcze wziął na rybnym dwa świeże pstrągi. Patroszone, także sobie tutaj tak leżą. O, widzicie? Ładnie. Fajne takie, lepsze są mniejsze, bo zawsze po jednej, nie? One wtedy się lepiej, szybciej przepieką, bo ja zawsze w piekarniku. Patrzcie, taka ręka, takie widzicie? Takie są, no. Bo to porównać, nie? A myszku, gdzie mam je włożyć? Do lodówki. No, ale do zamrażarki? Nie, do lodówki na razie. No, no, do lodówki, bo może zjemy szybko. Czy nie trzeba mrozić, a że ja będę miała dużo mrożenia, wiesz, mięsa, nie? No i są. I takie jeszcze paluszki surimi o smaku krabów. Chłodzone, takie. Popatrzcie, na próbę wziąłem, bo nie jadłem czegoś takiego. Ale wiecie, nie chciałem więcej kupować, bo później bym nie wiedział, co to wyrzucić, czy wiecie, nie. Dobra. Tak, no fajnie, no nie wiem. No to jadę dalej. Dalej nam się ukazuje maślanka mrągowska o smaku pieczonego jabłka. Już dawno nie mieliśmy maślanki. O! Rudy przyszedł. Syn przyszedł. Cześć. Będziesz miał mięsko? Robione mięsko będziesz miał. No wystąp trochę w firmie. Nie, on nie chce, on chce iść jeść. Boże. On przyszedł po mięso, dawaj mięso. Mówi, wyczuwam tutaj. Dawasz to mięso, czy nie? Mówi, wyczuwam dawaj. Mięso. Dawaj. O, i jeszcze znalazłam jeden ser twarogowy chudy. Ser Lactima topiony z szynką. No już, teraz będzie marudził. I jeszcze jeden Lactima śmietankowy, ser topiony. No czekaj, no ja ci na pulpę naleję. Proszę. Już, proszę. Wiernie. Twaróg solankowy, wędzony dwa razy, słynny z poprzedniego holu. Tak. Bardzo fajny, z kukurydzą, polecam wam w temperaturze pokojowej.
A temperatura razem tym, a kukurydza razem... Jeszcze jeden. Te kukurydza razem z sokiem wlewać. No, razem, wszystko z puszki. Wlewacie wszystko i razem, do tego twarogu. I mieszacie to wszystko i super fajne... I najlepiej troszeczkę podgrzać, jak lubicie, jeśli nie lubicie zimnego, a jak nie, to tak w pokojowej temperaturze. Sodę oczyszczoną kupiłam, bo ja bardzo często do oczyszczenia czegoś używam, no i już mi się kończy. Więc dam na szafkę. Tutaj Artur dorwał galaretę wieprzową taką. Tylko po prostu galareta, my już kiedyś ją mieliśmy. Tu myszkę obkładam. Aha, dobra, to widzisz, nawet wiesz gdzie. Są postępy. Artur uczy się, jak tak robimy hol i rozkładam, to nie. Ale jak Artur rozkłada, to się uczy, wiecie, co gdzie jest. Ta galaretka. Haha, ładna. No. Prawie taka... Jeszcze jeden bieluch. Cztery chyba mamy. Prawie bieluchy. Taka ładna jak Rudy. Ale tylko prawie. No. Trzymaj. Teraz będzie miał robił. No. Lazur, jeszcze jeden. Hykać. Ja ci wychycie. Serek śmietankowy, naturalny, dla oszą. Też jest bardzo smaczny. No. I jeszcze jeden ten, prezydent, camembert. Serek wiejski z miodem. Razy dwa. Na deserek. No, no. Tak. Słonko. Bo ci show porwę. Słonko. No już, będę dawać. Siatka jedna zaraz ma się ku końcowi, więc myszka zaraz mu da. A w międzyczasie powiem wam jeszcze, zanim to jeszcze się stanie, myszka ma coś ze stopą. Tak, dlatego ja dzisiaj cały hol siedzę, a Artur rozkłada. Dlatego, żebym nogi sobie nie nadwyrężała, bo tak jak mówiłam we vlogu, słuchajcie, pięta mnie strasznie boli i po prostu no muszę siedzieć, wolę siedzieć, bo już dzisiaj i tak się nachodziłam. Także no dzisiaj musicie wybaczyć, co prawda Artur jest, występuje, widzicie go, ale ja będę przedstawiała produkty. Wzięłam dużą pakę, taki 1 kg makaronu nitki, bo ostatnio mi się skończył. Kraków z parówki z piersi kurczaka. Ostatnio nie mieliśmy długo żadnych wędlin, także teraz trochę dla odmiany wzięliśmy tak mało dla nas, ale wzięliśmy same drobiowe takie rzeczy. Kukurydza słodka jeszcze raz. Oj, dużo tej kukurydzy mieliśmy. No, bo też ser wędzony jest. Indyk w galarecie z warzywami. To często mamy. Tak. Smaczne, bardzo fajne. No ja i bardzo co? Lubię, przepraszam kochanie, no. Bo ja nie siedzę na krzesełku, więc nie mam tak za bardzo głosu. No to ale chciałem wam powiedzieć, bardzo lubię potrawy wszelakie, przetworzone, nie przetworzone, w temperaturze pokojowej, słuchajcie. Co wy na to? Też lubicie? Ja lubię w temperaturze właśnie pokojowej. Zauważyłem, zresztą chyba to jest jasne, wy też to wiecie, że to właśnie te potrawy w temperaturze, tak, a cieplejsze nawet, zyskują więcej smaku, przez to przyjemniej, wiadomo, się konsumuje, także... Tak, Artur lubi takie rzeczy nie z lodówki, czy to jest pomidor, czy to jest jakiś twaróg, czy jakiś ser, czy cokolwiek. On lubi z taką temperaturą pokojową, żeby było. Albo smaczniejsze nawet troszkę zagrzać. Taki, albo zagrzać na przykład, jeśli nie, jest od razu z lodówki. Korny. 5, nie wiem czy wziąłeś więcej. 8 było. Ale zjadłeś w samochodzie. Zjedliśmy. Ja tylko ugryzłam. Raz. No. No, jedna siatka pusta, także widzicie. Teraz jeszcze przy okazji wam pokażę, bo tutaj mam postawione mleko, całą zgrzewkę mleka 2%. To tak. Musisz tak powystawiać, powykładać, tak, wiesz, tak powkładać na najniższą półkę. I teraz kochani, pozwolimy sobie na chwileczkę przerwy technicznej. Przerwa techniczna, zaraz Artur będzie dawał tu drugą siatkę i zaraz się widzimy. A myszka da Rudemu coś, bo wiecie. Tak, a ja mu dam jeść, bo będzie krzyczał tutaj, będzie zakłócał nam. Bo schudnie. No, także zaraz się widzimy. No dobra, witajcie po przerwie technicznej, dla was trwała sekundę. Na nas trochę dłużej, no i zaczynamy. Druga siata jest. Na początku właśnie są serca z kurczaka. Trzecie opakowanie. Tak mi dobrze świtało, że są jednak trzy opakowania.
serc z kurczaka. Spód tortowy, jasny. Artur będzie robił tort, więc chciał, ma ochotę, to kochani, sobie będzie robił. Jeśli nie wiecie, to mam dwa filmy. Jeden tort bourbon, jeden tort czekoladowy na swoim kanale, jeśli was także ciekawi. Także zapraszamy na typowo męski punkt widzenia. Jak się torty robi? Tam możecie zobaczyć, jak Artur robi torty. Jak Artur robi torty, dokładnie. Makrela mała, wędzona. Dwie sztuki. Jeszcze jeden twaróg solankowy wędzony. Oj, będziemy chyba zawędzeni normalnie. Kochanie, po tych zakupach. Nie wiem, czy zauważyło, cztery twarogi, cztery kukurydze. No tak. Ser twarogowy pół tłusty, to już będzie koniec, bo po dwa opakowania, tak jak mówiłam. Tutaj jeszcze się zapodział jeden serek wiejski, albo nawet dwa. O, widzicie? Dwa. Jeszcze jeden ser pleśniowy, turkusowy glazur. Jogurt, jogobella, cot, truskawkowa, duża. No i ostatnio jakoś tak, słuchajcie, po dodaniu sobie jeszcze sera, to nam nawet zasmakowały te pizze wegetariańskie, chociaż dziwne jest to, jak się je tam coś bez wędliny, ale nam zasmakowały. Zjedliśmy po prostu raz na obiad, także wzięliśmy raz jeszcze takie dwie do lodówki, nie? No. Patrzcie, jaka fajna pizza. No. No bo patrzcie, ładna jest pizza. I taka, wiecie, nie jest gruba, nie jest jakaś tłusta i spokojnie można sobie na obiad zjeść. No. Kiełbasa biała. Taka. Kaszanka z wątróbką. Słuchajcie, bardzo dobra jest kaszanka z wątróbką, powiem wam. Już myszko. Tak na grilla specjalnie. Naprawdę, na grilla jest fajna. To gdzie? To też do zamrażalnika. Tak? No. I kiełbasa biała raz jeszcze. I kaszanka z wątróbką raz jeszcze. I słuchajcie, Artur znowu się pokusił o jakiś, co to jest? Humus, biohumus. Humus, uniwersalny biohumus, do warzyw. Artur będzie... Tak, ja stosował. Teraz zauważyliście już wcześniej. Artur stał się ogrodnikiem. Tak, naturalny wyciąg z biohumusu, produkt dziobnic kalifornijskich, sprawdzony w uprawach ekologicznych, nie musisz wymieniać ziemi w doniczce, bezpieczny i skuteczny dla twoich roślin. Taki. No. Oto preparat. Jeśli was interesuje, będziecie chcieli kupić, jesteście w Auchan, dobra cena. Może macie jakąś opinię, chętnie wysłucham. Tak. Na tego, temat tego preparatu. I wzięliśmy takie jedynki Indykpol. Pierwszy raz mamy takie jedynki. Nigdy nie mieliśmy. Także... wzięliśmy. Jeszcze jedna soda, tak, wiedziałam, że mam dwie. Jeszcze jedna. Do kremu, do kremu, widzicie, mam dzisiaj kłopoty z wysławianiem się. Czekoladowy krem do tego tortu, nie? Dwa wziąłeś, tak? Trzy. Trzy? No to jeszcze gdzieś będzie tutaj. Gdzieś tutaj zapodział. Jeszcze jeden korny. Korny. O, jest. Znalazł się. Krem czekoladowy. Seler wzięłam. Bo mi się skończył, a zawsze mam pokrojony, wiecie, ostrugany, pokrojony, zamrożony. To postaw tutaj. I... większa ilość chlebów takich, bo zawsze one długo są ważne, zawsze mamy. Aha, i jeden taki, a jeden ja wzięłam taki krojony ze słonecznikiem. Taki, prawda? Te do szafki, to wiesz, nie? Tak, kochanie. Aha, i jeszcze jeden. Aha, czyli dwa takie mam i dwa takie, proszę. I ten, to możesz
gdzie tam chcesz. Wysypał jeden pomidorek. Pomidorki malinowe. Tyle. Pomidorki muszą być, bo bez pomidorków... Bardzo fajne, smażę pomidorki. Bez pomidorków to słuchajcie... Właśnie, kochani, powiedzcie, jak? Lubicie pomidorki, czy bardziej wolicie ogóreczki? No, bo mamy teraz większość pomidorków, a ogórki no to mało solne jemy. Dwa razy cukier, taki brązowy, bo wiecie, no już białego to nie stosujemy tak naprawdę. Biały to ewentualnie do ciasta stosujemy. To postaw, to ja później sypię. I jeszcze żelatynę wzięłam spożywczą, tak w razie czego, bo nie wiedziałam, czy mam. A zawsze warto mieć. Lepiej mieć niż nie mieć. Tak. I słuchajcie, ja zobaczyłam, muszę się tutaj pochwalić, że zobaczyłam w takich tam gadżetach za 10 zł, za 5, baterie za 10 zł, słuchajcie, taka ilość 16 i 16, 10 zł. I to jest naprawdę bardzo dobra cena, bo ostatnio kupiliśmy za 4 zł 4 sztuki, tak? Tak, tak, no, u Chińczyka. Także no, u Chińczyka, a tutaj macie 16 takich dużych paluszków i 16 małych za 10 zł, także to jest super cena, a my naprawdę dużo zużywamy baterii, bo mamy i młynki na baterie i no wiecie, są piloty na baterie, no dużo rzeczy w domu jest na baterie. Także dość sporo zużywamy tych baterii. I pokupowałam sobie, słuchajcie, stopki, bo szukam właśnie... stopki to jest coś, co wiecie, coś się zużywa i coś się zawsze chętnie po prostu przydaje. To jeść nie woła, a zawsze jak jakieś tam wyrzucimy, czy nam się podrą, to używamy nowe. A że ja szukam teraz takich właśnie, które mogłabym wiecie, ubrać do tych butów ślubnych, bo tak sobie pomyślałam, ostatecznie jeśli nie dostanę i się okaże, że nie mogę iść w gołych nogach, w sensie, żeby nie mieć żadnych rajstop, ani pończoch, ani czegokolwiek, no to po prostu założę pończochy, sobie kupię, ale taką mam cichą nadzieję, że te stopki będą dobre, bo one są, mają takie bardzo małe tutaj, wiecie, miejsce na palce i myślę, że one nie będą mi wystawać, także zobaczę. Słuchajcie, jedna para kosztowała 2 zł, także sobie po prostu nabrałam trochę. Jedne są takie czarne, że wzięłam, potem takie kremowe, po prostu w kolorze skóry i takie fajne miałam, kiedy mam takie różowe, w kropki, a sobie wzięłam jeszcze czarne i białe w takie kropki. One są naprawdę fajne, nie spadają ze stóp, także jak mam jakieś sprawdzone, to tym bardziej lubię kupić. No i jeszcze, słuchajcie, kupiłam takie zwykłe, naprawdę fajne. Fajny tutaj jest skład. Jest naprawdę bardzo dużo bawełny i bardzo mi się spodobały takie zwykłe białe figi. Takie wiecie, ja lubię takie na zimę. Pomimo tego, że mam dużo takich bawełnianych fig, ale te mi się spodobały. Bardzo, bardzo są fajne, takie widać, że dla skóry fajne będą. Także sobie wzięłam jedną parę. Chyba 4 zł kosztowały, także też nie majątek. No i na sam koniec, słuchajcie, tada, jak zwykle papier toaletowy, taśma życia tak zwana. Tak. Bez tego nie może być. Nic. Także mamy jeszcze jedno opakowanie, ale wolimy mieć w zapasie zawsze papier toaletowy. Ważne, żeby był w zapasie, prawda? No. A przy okazji, Myszko, no i masz jeszcze coś do powiedzenia? Już chyba wszystko powiedziałam, co miałam do powiedzenia. Aż mi w gardle zaschło. Powiedzcie, kochani, jak spędzacie wakacje? Co tam u was dobrego? Jeśli macie się do podzielenia coś, chcielibyście coś powiedzieć, albo chcielibyście, na przykład, żebyśmy kogoś pozdrowili z was, to śmiało dawajcie znaka. Tak, także, będziemy pozdrawiać. Kochani, no bardzo nam będzie miło móc sprawić wam przyjemność. Myślę, że hol wam się też podobał. No, dajcie łapki w górę jak zwykle, bo dajcie Myszce, bo wiecie. Arturowi dajcie też. Nie, Myszce dajcie, ja tam sobie sam, ja sobie sam łapki. Artur sobie łapką, sam da. Łapką sobie sam. No dobra. Czarny mi da. Dzięki za oglądanie, ja idę gotować mięsko dla kotów. Trzymajcie się ciepło, do następnego, pa pa! Cześć. Trzymajcie się, kochani. Myszko, i co, zadowolona z tych? No zaraz się okaże. Tak? Zaraz założę, no. Od razu test. Wreszcie, nie ma tu tamto. Wreszcie będziesz miała jakieś.
Nie, no chodzi nie, o to, nie będzie się skarpet brała. Bardzo śmieszne. Ja bym musiała sobie 3 razy chyba na stopę zawinąć, żeby mieć twoje skarpety. Ty, one będą dobre do tych butów. One tak? Nie będą wystawać, no. Super. Naprawdę. One nie będą wystawać. Zobacz, jak mało na palcach ich jest. Widzisz? To zobaczymy, jak tamte będą, nie? Zaraz idę ubrać. Także kochani, jeszcze raz trzymajcie się. Pozdrawiamy was. Cześć. Pa, pa!